Zadanie 36. Jakie jest pole poniższego trapezu wyrażone w jednostkach kwadratowych? W pierwszej chwili możesz sobie pomyśleć: w porządku, trapez, czy ja znam wzór na pole trapezu? No i możesz mieć mętlik w głowie, ale pomyśl sobie, że trapez można podzielić na prostokąt i trójkąt. Jeśli narysuję tutaj linię, w tym miejscu, to podzielę trapez na prostokąt i trójkąt. I jeśli znam wymiary każdego z nich, to znam także ich pola i ostatecznie znam pole całej figury. Zobaczmy zatem, jaką mamy tutaj wysokość, to znaczy szerokość. Przesuwamy się od zera do czego? To jest równe... x jest tutaj równy 8, tak? Idzie do tego momentu, gdzie x jest równe 8, a y jest równe 5. Zatem ten wymiar to 8. A teraz idziemy od x równego 8 do x równego 12. Jaka to odległość? To będzie 4. Czyli to jest 4, a to jest 8. W porządku. A teraz jaką wysokość ma ten prostokąt? Idziemy od y równego 0 do y równego 5, więc to jest 5 i to również jest 5. I gotowe. Teraz możemy obliczyć pole. Pole prostokąta to 8 razy 5, a to jest 40. Pole tego trójkąta to 5 razy 4 razy 1 druga, tak? Gdybyśmy nie dodali tego 1 druga, to obliczylibyśmy pole tego prostokąta tutaj. Zatem 5 razy 4 to 20, razy 1 druga to 10. A więc pole obu tych figur to 10 plus 40, czyli 50. Zadanie 37. Figura poniżej to kwadrat z czterema przystającymi równoległobokami w środku. Wygląda interesująco. Jakie jest pole zacieniowanej części tej figury wyrażone w jednostkach kwadratowych? Zatem ta zacieniowana część to będzie cały kwadrat minus pole równoległoboków. A więc obliczyć pole kwadratu jest łatwo. To 12, wysokość jest 12, ale skoro wiemy, że jest to kwadrat, to wiemy, że szerokość także musi być 12, tak? Zatem pole całego kwadratu jest równe 144. A teraz musimy obliczyć pole. Jeżeli znamy pole jednego z równoległoboków, to znamy pola wszystkich równoległoboków, ponieważ są przystające. Zobaczmy więc, czy jesteśmy w stanie obliczyć pole jednego z równoległoboków. A więc mamy wzór na pole równoległoboku. To po prostu podstawa razy wysokość i w zasadzie podają nam tu, ale pokażę wam, że faktycznie tak jest, bo to może nie być dla was takie oczywiste. Spróbuję to narysować. Użyję narzędzia do rysowania prostych. Nie, to nie to. Jeden bok, to idzie w ten sposób, schodzi w dół i tak. Jest dobrze. W porządku, a więc jeśli patrzę tylko na ten równoległobok, to mówią nam, że jego wysokość to 3, tak? Ta wysokość to 3. Wiem, że to jest wysokość, gdyż tutaj mamy zaznaczony kąt prosty. Mówią nam także, że podstawa wynosi 5. A ja mówię wam, że pole równoległoboku to podstawa razy wysokość, czyli 15. Ale nie powinniście wierzyć mi na słowo. Ten wzór powinien być dla was intuicyjny. Jak podejść do tego intuicyjnie? Wyobraźcie sobie, że odcinamy ten fragment równoległoboku i przesuwamy go tutaj. Jeśli go odetniemy i przesuniemy tutaj, wtedy nasz równoległobok będzie wyglądał mniej więcej tak. To jest ta część, której nie odcięliśmy, tak? I teraz przesuwamy odciętą część tutaj. Teraz podstawa ma 5, wysokość 3, a pole tego prostokąta to 15. A nie ma powodów, dla których pole tego miałoby być inne od pola tego. Przecież tylko zmieniliśmy układ ich części. Właśnie dlatego pole równoległoboku to po prostu podstawa razy wysokość. A więc pole każdego z tych równoległoboków wynosi 15, czyli pole wszystkich równoległoboków razem to 15 razy 4, czyli 60. Zatem 144 minus 60 równa się 84. 84 to odpowiedź B. Zadanie 38. Jakie jest pole poniższego trapezu wyrażone w metrach kwadratowych? Aby obliczyć pole, moglibyśmy podzielić ten trapez na te trójkąty i prostokąt. Aby obliczyć pole tego prostokąta, musimy znać jego wysokość i będziemy musieli ją poznać także po to, aby obliczyć pole trójkątów. Więc jaka jest ta wysokość? Wiemy, że ta odległość to 6. To jest prostokąt. Ta odległość to 6. Jeżeli ta odległość to 6, a oba te boki mają 5, to oba te trójkąty będą przystające. ponieważ ta długość jest równa tej, ta długość jest równa tej. Możemy też powiedzieć, że ten kąt jest równy temu. W każdym razie zmienię kolor. Jaka jest długość tych dwóch zielonych boków? Nazwijmy je x. Wiemy, że jeżeli dodamy x plus 6 plus x, to musi się to równać 12, bo tyle ma cała górna część. Zatem x plus x to 2x plus 6 równa się 12. 2x równa się 6. x równa się 3. Moglibyśmy to oczywiście obliczyć sobie w pamięci. Jeżeli to jest 6, a te dwa są równe, to muszą mieć po 3. A teraz możemy wykorzystać te informacje, żeby obliczyć tę wysokość. Gdybyśmy narysowali sobie tutaj ten trójkąt, to jest 3, to jest 5, to jest jakiś nieznany bok A. I może już wiecie, skorzystamy tutaj z twierdzenia Pitagorasa. To jest bardzo typowy przykład trójkąta prostokątnego, a więc już teraz możecie zgadnąć, ile wynosi A, ale spróbujmy to rozwiązać. Wiemy więc, że a kwadrat plus 3 kwadrat jest równe przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli bokowi leżącemu naprzeciwko kąta prostego, zatem to będzie równe 25. 5 kwadrat to 25. a kwadrat plus 9 równa się 25. a kwadrat równa się 16, a równa się 4. a równa się 4 i teraz możemy obliczyć pole. Jakie jest pole prostokąta? 6 razy 4 jest 24. Jakie jest pole każdego z tych trójkątów? 3 razy 4 razy 1 druga. 3 razy 4 jest 12, razy 1 druga to 6. Czyli pole tego trójkąta to 6 i pole tego trójkąta to 6. A więc 6 plus 24 plus 6 jest 36. B. Zadanie 39. Jakie jest pole poniższego trójkąta wyrażone w calach kwadratowych? Ciekawe. W porządku, mamy tu trójkąt równoboczny, wszystkie boki ma równe. Moglibyśmy powiedzieć, że skoro te dwa trójkąty są symetryczne, to to jest równe temu i wszystko sprowadza się do ogólnego wzoru na pole trójkąta równobocznego, ale mimo wszystko spróbujmy to wyliczyć. A więc ten bok będzie miał 5 i ten bok też będzie miał 5. Jeżeli to jest 5 i to jest 10, to ile ma ten bok tutaj? Nazwijmy go x. Twierdzenie Pitagorasa. To jest przeciwprostokątna, więc x kwadrat plus 5 kwadrat, czyli 25, równa się wartość przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli 100. x kwadrat równa się 100 minus 25, czyli 75. x równa się pierwiastek z 75. 75 to 25 razy 3, a więc to się równa pierwiastek z 25 razy 3, a to się równa pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 3, a to się równa 5 pierwiastek z 3. A zatem x równa się 5 pierwiastek z 3. A teraz jakie jest pole tego trójkąta po prawej stronie? Jego podstawa ma 5, jego wysokość to 5 pierwiastek z 3, więc to będzie 1 druga razy podstawa, 5 razy wysokość, czyli 5 pierwiastek z 3. Ile to jest? 1 druga razy 5 to 25 pierwiastek z 3 przez 2. Ale to tylko ten trójkąt tutaj. Ten trójkąt będzie miał tak samo. Będzie miał dokładnie takie samo pole. To są trójkąty przystające. A więc pole tej figury to to razy 2. Zatem 2 razy to równa się po prostu 25 pierwiastek z 3. Odpowiedź B. Kolejne zadanie. Zadanie 40. Stosunek obwodów dwóch kwadratów jest równy 4 do 9. Jaki jest stosunek pomiędzy polami tych dwóch kwadratów? Narysuję dwa kwadraty. To jest jeden, a to jest drugi kwadrat. Powiedzmy, że boki tego to x, tak? A boki tego to y. Mówią nam, że stosunek obwodów dwóch kwadratów jest równy 4 do 9. A więc obwód tego pierwszego to będzie 4x, tak? x plus x plus x plus x, czyli obwód pierwszego kwadratu to 4x, a obwód drugiego kwadratu to 4y. Więc to jest stosunek obwodu pierwszego kwadratu do drugiego. A to jest równe 4 do 9. A to jest równe 4 do 9. I pytają nas o to, jaki jest stosunek pomiędzy polami tych dwóch kwadratów. A więc chcą, żebyśmy obliczyli pole pierwszego z tych kwadratów to x kwadrat, podstawa razy wysokość x razy x, a pole drugiego z tych kwadratów to y razy y. Zatem chcą, żebyśmy obliczyli, czemu równa się to, tak? To jest x kwadrat przez y kwadrat, to jest to samo, co x przez y do kwadratu. A więc jeśli potrafimy wyliczyć, ile to jest x przez y, będziemy to mogli podnieść do kwadratu i otrzymamy to samo, co przy x przez y do kwadratu. Spróbujmy to zrobić. Dają nam to. Zobaczmy, jeśli podzielimy, to się uprości, prawda? X przez y równa się 4 przez 9. X przez y równa się 4 przez 9, więc podstawmy to tutaj, czyli x kwadrat przez y kwadrat równa się x przez y do kwadratu, a to równa się 4 przez 9 do kwadratu, czyli 16/81. W takim razie stosunek pól tych dwóch kwadratów jest równy 16:81. Odpowiedź D. Myślę, że zdążymy zrobić jeszcze jedno zadanie, albo nie. Przekroczyłem już 10 minut, więc poprzestaniemy na tym. Do zobaczenia w kolejnym filmie.